Rok 2024 zbliża się do nas wielkimi krokami. Jesteśmy w trakcie naszych corocznych podsumowań, mamy naprawdę poważne bóle głowy w wyborach, bo tak dobry był to rok. Ale nie zapominajmy, że 2024 również będzie obfitował w gorące premiery. Nie zabraknie powrotów znanych marek, które odżyją po kilku lub kilkunastu latach jak Prince of Persia, Stalker czy Homeworld, albo nowy jak Evolved czy Unicorn Overlord, ale od weteranów game devu. W tym krótkim zestawieniu postanowiliśmy zaprezentować najważniejsze naszym zdaniem gry, które zadebiutują w najbliższych 12 miesiącach. Jak zawsze uprzedzam, że to nasze osobiste typy, więc jeśli na jakąś grę bardzo czekacie i nie ma jej w naszym zestawieniu, napiszcie nam o niej w komentarzu. Zaczynamy i pamiętajcie, kolejność alfabetyczna. Długo kazało nam czekać studio Obsidian na Evolved, oj długo. Zapowiedziane w 2020 roku RPG, będące odpowiedzią firmy na serię The Elder Scrolls, przez znaczny okres powstawał w milczeniu i dopiero od niedawna możemy coś niecoś powiedzieć o grze. Gdy The Outer Worlds było takim Falloutem od Obsidianu, Evolved będzie Skyrimem, tyle że w mniejszej skali podobnej do wcześniej wymienionego tytułu studia. Gra ma zabrać nas do świata doskonale znanego z serii Pillars of Eternity. Jak to w The Elder Scrolls i naśladowcach, dostaniemy otwartą strukturę działania i dowolność w wykonywaniu zadań. Dzięki przejęciu studia przez Microsoft ma być to najambitniejszy tytuł tych producentów. A w przeciwieństwie do gier Bethesdy, możemy się spodziewać tu tego, co Obsidianowi wychodzi najlepiej. Niezłej historii i szeregu ciekawych postaci. Mamy nadzieję, że już niedługo Stajnia Zielonych poszerzy się o bardzo dobry, ekskluzywny tytuł. Benchmark Unreal Engine 5. Chiński towar eksportowy. Oto Black Myth Wukong w całej okazałości. RPG akcji z elementami Souls-like'a, który adaptuje klasyczną dla tamtego kręgu kulturowego opowieść Wędrówka na Zachód. Jako mitologiczny małpi król, tytułowy Sun Wukong, wyruszymy w podróż, by odkryć prawdę o cudownej legendzie. Stwierdzenie o technologicznym benchmarku wcale nie było przesadzone, gdyż wystarczy spojrzeć, jak Black Myth wygląda. A przecież poziom grafiki to nie jedyne, co ten tytuł ma do zaoferowania. Dostaniemy różnorodną i widowiskową walkę, korzystającą w animacjach z mobilności małpiego protagonisty, a do tego opowieść silnie osadzoną w chińskiej mitologii. Wukong to autentycznie jeden z najlepiej zapowiadających się tytułów przyszłego roku i liczymy, że twórcy nie karmili nas wyreżyserowanymi kłamstwami i rzeczywiście gra okaże się tak dobra, jak wygląda na przedpremierowych materiałach. Ponad dekadę temu twórcy Devil May Cry i Resident Evil postanowili stworzyć grę RPG. Owocem tych starań było Dragon's Dogma, RPG akcji osadzone w otwartym świecie, którego znakami szczególnymi był po pierwsze wysoki poziom trudności, a po drugie spektakularne walki z przeciwnikami mogące budzić skojarzenia z Shadow of the Colossus. Świat Dragon's Dogma naszpikowany był wieloma monstrami, których ciał mogliśmy się chwytać i wspinać po nich, próbując znaleźć ich słabe punkty. Gra okazała się sporym sukcesem i długo kazano graczom czekać na kontynuację. Oto jest Dragon's Dogma 2, które ma jeszcze bardziej podkręcić widowiskowość starć i szczyci się systemem towarzyszy, którzy mają uczyć się zachowań na podstawie stylu, w jakim gramy. To świetnie zapowiadający się RPG z widoku trzeciej osoby, a takich nigdy dość. Przy tej grze, a raczej dodatku, bawimy się w małych jasnowidzów, gdyż nie otrzymała jeszcze ona oficjalnej daty premiery. Sądzimy jednak, że rok 2024 to prawie pewny termin, gdyż twórcy każą nam oczekiwać na ten tytuł już od jakiegoś czasu. Mowa oczywiście o rozszerzeniu do wyśmienitego Elden Ringa Shadow of Erdtree. Jak to bywa w dodatkach do gier From Software, możemy spodziewać się nowych lokacji i przeciwników, w tym bossów, którzy będą przewyższać poziomem trudności tych z podstawki i eksperymentować formułą starć. Z racji długiego okresu powstawania będzie to największy dodatek w historii tych twórców, i choć nie wiemy zbyt wiele o fabule, prawdopodobnie pozwoli nam zwiedzić rejony Wielkiego Drzewa, stale widocznego na horyzoncie podstawki, a przy tym odkryć historię Mikueli, brata znienawidzonej przez graczy Malenii.
The world's ending. At least that's what everyone's saying. Final Fantasy VII Rebirth to drugi fragment ciekawego remake legendarnej gry, która przyczyniła się do gigantycznego sukcesu pierwszego PlayStation. Gra jest bezpośrednią kontynuacją Final Fantasy VII Remake z 2020 roku i ukaże dalsze losy Clouda i ekipy wojowników ścierających się z całą masą wrogów. Z tego powodu najlepiej zaliczyć remake przed wyruszeniem w dalszą przygodę bohaterów Rebirth. Podobnie jak w przypadku poprzedniej gry, mamy do czynienia z porzuceniem klasycznego systemu walki na rzecz czegoś bardziej dynamicznego. Nie jest to jednak jeszcze gra akcji w stylu Final Fantasy XVI. Final Fantasy VII Rebirth debiutuje pod koniec lutego na PlayStation 5. Tytuł, podobnie jak Final Fantasy VII Remake, ma czasową wyłączność na konsoli Sony i dopiero w przyszłości wyląduje na komputerach osobistych. Hellblade 2 to chyba jedyny duży tytuł ekskluzywny od wewnętrznego studia na platformy Microsoftu, który zadebiutuje w 2024 roku. Długo czekaliśmy, bo kontynuacja hitowych przygód celtyckiej wojowniczki została zapowiedziana w 2019, w odległych czasach przedpandemicznych. Ninja Theory nie jest studiem, które śpieszy się z wydawaniem kolejnych tytułów i jego produkty są na premierę starannie dopieszczone, i zapewne nie inaczej będzie z Senua's Saga. Czego możemy się spodziewać? Wręcz fotorealistycznej oprawy graficznej, świetnej historii osadzonej w mroczym świecie oraz efektownych starć. Hellblade 2 to potencjalny kandydat do gry roku. My name is Imogen Sajak. Te trójki w tytułach mogą być przeklęte. Przekonuje się o tym Relic Entertainment, które poległo przy Dawn of War 3 i Company of Heroes 3. Ale ostatni rok to również takie produkcje jak Baldur's Gate 3 i Jagged Alliance 3. Moim skromnym zdaniem trzeciej odsłonie Homeworld będzie bliżej do tych dwóch ostatnich tytułów. Gdyby ktoś jednak nie wiedział, czym będzie trójka, to odpowiadam. Tym samym co poprzednie odsłony, strategią czasu rzeczywistego, w której kierujemy flotą statków walczących w kosmicznej przestrzeni. Będziemy mogli dobrać odpowiednią taktykę do zalet naszych statków, wykorzystywać zjawiska panujące w kosmosie, a gdyby kampania i kooperacja były niewystarczające, to zawalczymy również w PvP. Czemu Homeworld 3 może być w topce najlepszych gier 2024 roku? Ufamy studiu Blackbird, ponieważ te kilka lat temu świetnie poradzili sobie z Deserts of Karak, dobrze zremasterowali poprzednie części serii, no i najważniejsi ludzie z tego studia pracowali przy oryginalnych odsłonach. Homeworld 3 musi być dobre i jedyne co czasem zapala mi taką lampkę ostrzegawczą, to te ciągłe przekładanie daty premiery. Bo to chodzi o to, żeby gra była dopieszczona w każdym calu oraz miała więcej zawartości, prawda? Prawda? Prawie 85% pozytywnych ocen z 22 tysięcy recenzji na Steamie. Early Access od 4,5 roku. Last Epoch jest już na ukończeniu, a 21 lutego dowiemy się, ile obietnic spełniło studio 11th Hour Games. Powinno być bardzo dobrze, patrząc na to, jak już się w to gra. Last Epoch to produkcja, która skusi wszystkich fanów hack and slashów. Do wyboru będzie 5 klas, każdą z nich da się wyspecjalizować, do tego ponad 100 drzewek zdolności. Twórcy sami mówią o Last Epoch jako o grze przystępnej dla nowych, ale jednocześnie trudnej do opanowania, więc brzmi jak solidne wyzwanie dla wszystkich zaprawionych w tego typu grach. Last Epoch zdaje się też mieć ciekawszy i lepszy endgame od Diablo 4, a jednocześnie nie będzie przytłaczać swym ogromem jak Path of Exile. Miejcie tę grę na swoim radarze, dobrze wam radzimy. Hasuga-san. I'm sending you to Hawaii. There's someone there who wants to meet you. W ostatnich latach Like a Dragon, znane do niedawna jako Yakuza, zyskało sporo fanów na zachodzie. Nowe odsłony połączone z remasterami i remake'ami starych części sprawiły, że saga o Kiryu stała się popularna. Normalnie większość twórców by się z tego cieszyła i próbowała stworzyć kolejnego, bezpiecznego tasiemca z identycznymi odsłonami. Studio Ryuga Gotoku wybrało inną drogę. Zmieniono bohatera gry i na dokładkę z gry akcji seria stała się turowym JRPG-iem. Najbardziej zaskakujące jest w tym wszystkim to, że taki gigantyczny przeskok wyszedł grze na dobrze i po prostu się udał.
Teraz nadchodzi sequel produkcji, który zapowiada się jeszcze lepiej. Like a Dragon Infinite Wealth buduje na rozwiązaniach z poprzedniej gry i dopakowuje je do gigantycznych rozmiarów. Szykuje się przepiękny prezent dla fanów JRPG-ów i miłośników japońskich gangsterów. Like a Dragon Infinite Wealth wyląduje na konsolach i komputerach już pod koniec stycznia. Historia powstawania Lost Soul Aside, nadchodzącego konsolowego ekskluzywa Sony, jest na tyle nietypowa, że już ona sama sprawia, że warto zainteresować się tym tytułem. Prace nad projektem zaczęły się, gdy niezależny chiński deweloper Yang Bin, silnie zainspirowany Final Fantasy XV, postanowił samotnie stworzyć podobną grę. Tak, nie przesłyszeliście się. Samemu zrobić grę kalibru Final Fantasy. Ten szaleńczy plan poniekąd mu się udał, bo prototyp, jaki wypuścił w 2016 roku, przykuł uwagę wielu wydawców, w tym Sony, które w ramach swojego projektu wsparcia chińskich producentów pomogło mu założyć studio. I rzeczywiście w Lost Soul Aside widać sporo podobieństw do 15 odsłony Finala. Będzie to JRPG połączony ze slasherem, stawiający na dynamikę i widowiskowość starć. To droga od jednej osoby do pełnoprawnego studia pracującego nad tytułem AAA, który co najlepsze ostatecznie ma szansę na bycie dobrą grą. Piranha Games, nie mylić z Piranha Bytes, jest serią MechWarrior już parę lat i dbają o nią z dobrym skutkiem. Walki mechów w ich wydaniu są ambitnymi projektami, w które da się zanurzyć na dobrych kilkadziesiąt godzin. Wierzę, że MechWarrior 5 Clans podobnie dostarczy mi tego, co oferowało MechWarrior 5 Mercenaries. Clans nie ma być żadnym DLC, a nową odsłoną, w której będziemy mogli pokierować całym oddziałem mechów. Gdy będziemy grali w pojedynkę, będziemy dowódcą, ale nic nie stoi na przeszkodzie do zaproszenia czterech kumpli, by zagrać w pięcioosobowym trybie kooperacji. Nie mogę się doczekać ponownego wejścia za starami mecha, który będzie niepokonaną maszyną. Berlin 2087. They're all fighting to take control over the city. Inside the new Berlin Wall, the corporations control everything. The elites live in luxury. Rebels. Mam problem z Neo Berlin 2087. Z jednej strony ta gra wygląda budżetowo, gdy zwróci się na elementy takie jak voice acting, animacje czy o zgrozo nawet optymalizacja, bo na urywkach z gameplayu widać spadki klatek. Być może wygląda to na projekt tworzony przez 2-3, góra 5 osób, ale klimacik jest, strzelanie zdaje się być miodne, lokacje to pierwsza klasa wizualnie i jednak kibicuję takim ambitnym projektom. Nawet jeśli twórcy porywają się z motyką na słońce. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że największe szanse na bycie mega krapem 2024 roku ma właśnie Neo Berlin 2087. Ale niech im się wiedzie, ja tam lubię partyzantów. Najwyżej będzie jakiś bekowy film na naszym kanale i zacznę od wyśmiewania samego siebie. Podpisano, redaktor Kasjan. Persona 3 to przełomowa gra RPG, która stała się kamieniem węgielnym dla marki na zachodzie. Niepozorny tytuł o nastolatkach strzelających sobie w głowy z pistoletów, by przywoływać demony i zabijać potwory, z miejsca uzyskał status kultowej gry. Czwarta i piąta odsłona cyklu usprawniła i rozbudowała rozwiązania z Persona 3 i gry przebiły się do świadomości graczy. Teraz fanów tej serii czeka prawdziwa uczta za sprawą Persona 3 Reload, czyli remake gry z PlayStation 2 ze wszystkimi usprawnieniami i bajerami, jakich można oczekiwać. Już w lutym odwiedzimy Tartarus i będziemy mieli okazję powalczyć z przeróżnymi potworami i bożkami. Persona 3 Reload pojawi się na konsolach Microsoftu i Sony, a także na PC. Co ciekawe, gra zadebiutuje w Xbox Game Pass. Stalker to jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów, którego premierę mielibyśmy zapewne dawno za sobą, gdyby nie inwazja kacapów na Ukrainę. Studio GSC Game World tworzy swój ambitny projekt od lat, ale w ciągu dwóch ostatnich w niezwykle trudnych warunkach. Wydaje się jednak, że w 2024 roku w końcu będziemy mogli wkroczyć do postapokaliptycznej zony i przemierzając jeden z największych otwartych światów w historii gier, rozprawiać się z mutantami oraz bandytami. Produkcja ukraińskiego dewelopera zadebiutuje na PC oraz w czasowej ekskluzywności na konsole Xbox Series.
Ubisoft nie ma u nas dobrej prasy, ale też bądźmy szczerzy, nie daje graczom zbyt często powodów do radości. Ubiegły rok miał, łagodnie rzecz ujmując, nie najlepszy i nawet mocno przeciętny Avatar Frontiers of Pandora należy pisać po stronie plusów, bo mogło być przecież gorzej. W 2024 roku Francuzi ponownie wezmą się za dużą filmową markę i będzie to chyba najlepsza i być może ostatnia okazja, by odbudować swoją renomę. Star Wars Outlaws, jak sama nazwa wskazuje, rozgrywać się będzie w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tym razem będziemy mieli do czynienia z trzecioosobową grą akcji, w której wcielimy się w szmuglerkę Kay Vess. Nie zabraknie dużego otwartego świata, strzelania oraz walk w przestrzeni kosmicznej. Mamy nadzieję, że tak jak w 2019 roku EA odbudowało się dzięki premierze Star Wars Jedi Upadły Zakon, tak Ubisoft zacznie swoje odkupienie premierą Star Wars Outlaws. As a private investigator, what does that sort of work entail? Kiedy wypowiadam na głos słowa The Wolf Among Us 2 zadebiutuje w 2024 roku, sam w nie nie wierzę. Kontynuacja ciepło przyjętej epizodycznej przygodówki z 2013 roku przeszła bowiem bardzo wyboistą drogę, a na jednym z jej odcinków była nawet anulowana. Ale być może w końcu się doczekamy i produkcja od nowego starego Telltale Games w 2024 roku zakończy swoją podróż i otrzymamy produkcję, na którą tak długo czekaliśmy. Pierwsza odsłona postawiła jednak poprzeczkę bardzo wysoko i przygody baśniowego Złego Wilka oraz Królewny Śnieżki z komiksów Fables uchodzą obecnie za tytuł wręcz kultowy. Czy The Wolf Among Us 2 sprosta oczekiwaniom graczy? Mamy nadzieję, że dowiemy się już w najbliższych miesiącach. VanillaWare to studio, które nie chybia. Ich gry zawsze są co najmniej dobre i mogą pochwalić się przepiękną oprawą graficzną. W skrócie, zawsze warto mieć oko na produkcję tej ekipy. Zwłaszcza po cudownym 13 Sentinels Aegis Rim, które jest jedną z najlepszych historii, jakie pojawiły się w grach wideo w ostatniej dekadzie. Dlatego Unicorn Overlords z automatu jest interesującą produkcją. Gdy dodamy do tego świat fantasy pochłonięty krwawą wojną, retro klimat i turowe walki w stylu najlepszych produkcji SRPG, szykuje się prawdziwa perełka. Unicorn Overlord zadebiutuje już w marcu 2024 roku na Nintendo Switch i konsolach PlayStation i Xbox Series. Fani taktycznych gier mogą spokojnie dopisać tę pozycję do listy wyczekiwanych. To wszystko w tym materiale. Zdajemy sobie sprawę, że nie da się zmieścić tutaj każdej gry, na którą warto czekać, gdyż materiał ten trwałby z kilka godzin. A dobrze wiemy, że jeszcze w trakcie roku pojawi się kilka niespodzianek, na które nikt nie czekał, a każdy je potrzebował. Jeśli martwi Was brak polskich produkcji, to zapraszamy do osobnego zestawienia, w którym przyjrzeliśmy się rodzimej branży. Trzymajcie się do następnego zestawienia i wesołych świąt. Aha, a nam na święta przydałby się like, subskrypcja i miły komentarz. Cześć!